It starts with an itch and a tingle. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, a wy oglądacie, nie wiem czy to można nazwać świątecznym vlogiem, ale coś w tym stylu. Pierwszy raz w moim życiu spędzam coś, czego nie nazwałbym rodzinnymi świętami. Może nie dlatego, że tych świąt nie spędzam w rodzinnym gronie, ponieważ tak jest, ale jest to grono bardzo ograniczone ze względu na pewne perturbacje rodzinne, które się dokonały w ostatnim czasie w moim życiu i nie tylko moim, no ale tak ogólnie rzecz ujmując. Bajer polega na tym, że zamiast spędzać święta z całą rodziną, wylądowałem z rodzicami i z babcią, czyli jakby rodzinnie, gdzieś kawałek Polski od mojej chaty w lokacji przecudnej. W ogóle tak nie wiem, czy mogę nagrać kawałek tego. I tak wygląda kilka pięter tego czegoś. Po prostu jest tutaj awesome! No ale dobra. Wracając. I wydawało mi się, że będzie troszkę drętwo, bo jestem przyzwyczajony do tego, że jest brat, bratany, bratowa, bla bla bla, cała rodzina, druga część rodziny i ogólnie zjeżdżają się wszyscy, a tutaj nagle się tak zrobiło sucho. Z tym, że pojawiając się w innym miejscu z kotami, które się wypięły na mnie i nie przyszły nocować pod moje posłanie dziś w nocy, jestem strasznie zawiedziony, ale ogólnie jest bardzo fajnie, bo atmosfera jest taka inna atmosfera starego, może nie tyle domu, co starego dworu, jest tutaj dość nietypowo, że tak bym to nazwał. No ale wieczorem po kolacji wigilijnej odpalili na chwilę telewizor, żeby tak coś gadało w momencie, kiedy skończyły się rodzinne tematy. I w tym momencie zrobił się taki pierwszy ząk, no bo ja prywatnie nie posiadam telewizora, nie oglądam telewizji, dlatego też kurwia mnie niemiłosiernie fakt, że od tego roku, który się zacznie za parę dni, abonament będzie przeobowiązkowy dla wszystkich nie posiadających telewizora, nie oglądających nigdy telewizji, nie korzystających z dobrodziejstw radia, czyli dla takich osób jak ja. I tak będę musiał płacić za to, że jacyś debile produkują programy, które moim zdaniem są bez sensu, są głupie i ich nie popieram. No ale dobra, wracając. No i obejrzałem kawałek tej telewizyjnej szopki, która jest po prostu tragiczna. Na przykład pojawił się jeden polityk, Le Premier, którego niezbyt trawię, delikatnie rzecz ujmując, w otoczeniu emerytów. I to było komiczne, jak on gadał o niesieniu dobra dla tych emerytów w momencie, kiedy tak, życie emerytów pod jego rządami poprawiło się mniej więcej tyle, co poprawia się żywot kaczek podczas sezonu łowieckiego. Więc może tej obłudy, dwulicowości, takiego chamstwa ze strony, już odchodząc od polityków, ogólnie tych ludzi w mediach, pracowałem krótko w mediach, bardzo, to znaczy pracowałem, ale byłem związany z mediami na bardzo krótki czas. I część z tych ludzi, którzy się tam pojawiła, bardzo małą część, miałem okazję spotkać. I to są ludzie, których nie byłbym w stanie szanować, nie byłbym w stanie tolerować, właściwie nimi gardzę. W większości osób, które się pojawiały tam w telewizji, nie miałem nigdy okazji spotkać, nigdy okazji poznać i nie chcę, ale jeszcze tam była ogromna rzesza ludzi, która nie wiem co robi w telewizji, bo się nie nadają, poza tym, że są spokrewnieni z odpowiednimi ludźmi, nie nadają się absolutnie do świecenia mordą w TV. No i tak po jakichś, nie wiem, 7, 8, może 10 minutach patrzenia w to pudło, stwierdziliśmy, że nie ma bata, wyłączamy telewizję i nie, odpuszczamy to sobie, bo to było żałosne oglądanie takiego sztucznego. Gdyby dało się wyciągnąć eteryczną esencję z plastiku, to właśnie to wczoraj było prezentowane w telewizji. Sztuczne śmiechy, sztuczne słówka, jakieś życzenia wessane, nie wiem, trązada. Gdyby duch komentarzy troli internetowych mógł być przedstawiony właśnie przez program telewizyjny, to właśnie wydaje mi się, że wczoraj polskie społeczeństwo było trollowane życzeniami od gwiazd polskiej telewizji. Przynajmniej takie wrażenie odniósł człowiek, który nigdy telewizji nie ogląda, więc tak od siebie chciałem wam powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Moje święta miały być zmasakrowane, rozwalone i tragiczne, a jest przesympatycznie, przefajnie. Właśnie moja rodzinka wybyła
szlajać się po, nazwijmy to, lesie czy terenach zielonych, więc zostałem sam na sam, stwierdziłem, że sam na sam ze sobą, więc stwierdziłem, że może nagram coś w formie życzeń, a forma moich życzeń mniej więcej powinna być forma moich życzeń. Treść powinna być taka, że... Nie znamy się tak naprawdę, no bo ja gadam do aparatu, gadam do tej świecącej mi w oczy diody, bo nie widzę obiektywu w momencie, kiedy dioda mi w oczy świeci. LED. A wy mnie znacie tyle, co też praktycznie nic, bo na przykład o swoich prywatnych rzeczach prawie nigdy nie gadam we vlogu. Bardziej moje jakieś takie przemyślenia i szpilki emocjonalne wbijane lewo, prawo, bądź głupie pomysły lecą, więc tak naprawdę nie znamy się, nigdy się nie spotkaliśmy, ale wiemy o sobie to, co najważniejsze. Co myślimy, co czujemy. I wydaje mi się, że tylko do tego jakby mogę się odnieść. Fakt, że mnie oglądacie, fakt, że ja mam taki wewnętrzny imperatyw, żeby dla was coś nagrywać, świadczy o tym, że życzenia, które chciałbym wam złożyć, nie są do tej osoby, którą widzą was, jako widzą was inni. Nie składam do waszej twarzy życzeń, nie składam do tego, jak się ubieracie, nie składam wam życzeń do tego, gdzie mieszkacie, jak mówicie i co mówicie. Życzenia, które chciałbym wam złożyć, są kierowane do tego, jak chcecie spędzać swój czas, że chciałbym, żebyście... Kurde, i teraz się zamotałem, miałem coś takiego fajnego w głowie i nie mam nic. Ale... To będzie na zakończenie jako epic fail. Epic fail. Bo mogę polecieć standardem. Nie potrafię sprecyzować teraz tego, co chciałbym powiedzieć. Mogę polecieć standardem, że życzę wam ciepłych, rodzinnych, wesołych świąt. Ciepłych, mimo że białych, chociaż śniegu za oknem. Nie wiem, może w jakiejś części Polski jest. W ogóle zahaczyłem o swoje butki, bo teraz skoczyłem w kapcioszki. Takie milutkie, które dostałem. Mógłbym wam życzyć, żebyście spędzali z rodziną wesoło te święta, ale to tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście... W tym specjalnym czasie, bo to jest jakby nie patrzeć, może ze względu na religię, może ze względu na tradycję, bla bla bla, czas w pewien sposób specjalny. W nie wiadomo jakiej pracy ludzie dają nam wolne, żebyśmy mogli właśnie z rodziną zasiąść do stołu i jakoś się pocieszyć żywotem. I teraz chodzi o to, że sporo osób ma... Tak, mój telefon. Że sporo osób ma coś takiego, że wpada w tą świąteczną nerwówkę, przygotowuje potrawy, przygotowuje, nie wiem, nastrój, ubiera choinkę. A ja chciałbym od tego odejść, żeby złapać właśnie to, co jest potrzebne, że próbujemy zbudować nastrój tych świąt. I to nie polega na tym, żeby ubrać choinkę i przygotować potrawy, tylko żeby włożyć w te swoje działania trochę serca. Żeby robić to z myślą o bliskich. Bo jeżeli ja mam lepić pierogi przez pół dnia i później wszyscy mają być niezadowoleni, bo każdy się zapracował i teraz chciałby usiąść na chwilę i odsapnąć, to efekt nie został osiągnięty. Z drugiej strony, jeżeli ja lepię te pierogi z myślą, że kurde, te są pierogi ulubione mojej babci i robię je specjalnie tak, chociaż tak naprawdę było odwrotnie, bo to babcia lepiła pierogi, a ja je żarłem. No ale dobra, babcia lepiła te pierogi, czy tam uszka z myślą, że ja te uszka jem raz do roku i będę tak fantastycznie zadowolony, że one wreszcie są, no to właśnie o to chodziło. To jest to odwrócenie sytuacji. Nie róbmy czegoś dlatego, że musimy, tylko róbmy to, żeby otrzymać odpowiedni efekt. I moje życzenia, chciałbym wam, o wreszcie wróciłem do życzenia, złożyć życzenia tak, że właśnie, żebyście łapali w życiu to, co jest najważniejsze, nie zapominając, że droga strasznie wzbogaca przeżycie. Więc nie róbcie z tej drogi do efektu katorgi dla siebie, bo to nie o to chodzi. Cieszcie się, że możecie współtworzyć efekt końcowy. Tak trudno było? Naprawdę tak trudno było? Udało mi się w miarę jakie takie. Dobra. Dziękuję bardzo za uwagę i hej! O, czekaj. Może w choinkę, może w bombkę. Dziękuję bardzo za uwagę, hej! Puszyściach? Gdzie może być Puszyściach? Puszyściach może być na moich rzeczach, tylko i wyłącznie, tak? Co nie Puszyściaszku? Tu jest najprzyjemniej, tu jest najmilej, tak. Na spodniach widzę, oczywiście. Chciałem powiedzieć, że wszystkie kociaki ładują mi się na spodnie, ale to by było brutalne przekłamanie rzeczywistości.